Witam klasę czwartą na kolejnej lekcji przyrody. Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak określamy kierunki geograficzne. Określenie kierunków geograficznych tak naprawdę może uratować Ci życie. Wyobraź sobie, że zgubiłeś się gdzieś w lesie, w Puszczy Amazońskiej, w górach na Alasce, czy nawet w jakimś obcym mieście, którego mieszkańcy mówią jakimś innym językiem. W jaki sposób określisz kierunki, tak aby nie kręcić się w kółko? I pewnie od razu pomyślałeś, ha, wyciągnę komórkę, od razu sprawdzę na mapie, gdzie jestem i wszystko będzie wiadomo. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ w większości tych miejsc, które sobie wymieniliśmy, zazwyczaj nie ma zasięgu internetu. Po drugie, sprawne określenie kierunków pomoże Ci w określeniu położenia, w którym jesteś, i wyznaczenia najlepszej, najszybszej drogi w dotarciu do celu. Na początku wyjaśnijmy sobie, co to jest widnokrąg. Widnokrąg jest taką linią pozornego zetknięcia się nieba z powierzchnią Ziemi. Teraz, dlaczego to jest linia pozorna? Ponieważ jeżeli dotrzemy do tego miejsca, gdzie pozornie niebo styka się z Ziemią, no to nie dojdziemy do końca świata, po prostu zmienimy swoją perspektywę, zmienimy swoje położenie, więc nasz widnokrąg przesunie się i ta pozorna linia będzie w innym miejscu. Najlepiej zaobserwować to na morzu. I teraz, z czego to wynika na morzu? No bo mamy przecież olbrzymie morze, dlaczego w ogóle widzimy koniec? Dlaczego nie możemy użyć jakiegoś super teleskopu i zobaczyć na drugą stronę morza? Dzieje się tak dlatego, ponieważ Ziemia nie jest płaska. Jest taką lekko spłaszczoną kulą. Innymi słowy, elipsoidą. Chciałbym Ci teraz powiedzieć o kierunkach na naszej planecie. U góry naszej planety mamy północ. Po drugiej stronie, na dole, południe. Z prawej strony, wschód. To miejsce, gdzie wschodzi słońce. Po drugiej stronie, po lewej, zachód, jest to miejsce, gdzie słońce zachodzi. Wiem, że nie jest to lekcja angielskiego, ale tutaj musimy powiedzieć sobie o angielskich nazwach kierunków, ponieważ są to nazwy międzynarodowe. Tak więc mamy następująco. Północ, north. Oznaczamy jako N. Południe, south. Oznaczamy jako S. Wschód, East. Oznaczamy jako E, z tego względu, że inaczej czytamy po angielsku niż wymawiamy. Ostatnim kierunkiem jest Zachód. Czytamy jako West, a oznaczamy literką W. Fantastycznym przyrządem, który pomaga nam określić kierunki, jest kompas. W kompasie igła magnetyczna zawsze wskazuje północ. Czyli jeśli trzymasz kompas w ręce i obrócisz się w którąkolwiek stronę, igła zawsze obróci się i wskaże nam kierunek północny. Zapamiętaj, że igła jest tak właściwie magnesem, więc bliskość innych magnesów lub wielkich przedmiotów metalowych może zaburzyć nasze wyniki. No dobrze, ale co jeżeli nie mamy akuratnie przy sobie kompasu, a musimy wyznaczyć kierunki? Co wtedy? Jeżeli mamy bezchmurne niebo i wiemy, która jest godzina, to możemy wyznaczyć kierunek. W samo południe o godzinie 12 słońce zawsze rzuca cień w kierunku północnym. Przed godziną 12 cień rzucany przez słońce będzie miał większe odchylenie w kierunku północno-zachodnim. To odchylenie zależy od godziny. Im wcześniej przed 12, tym to odchylenie w kierunku północno-zachodnim będzie większe. Tak samo po godzinie 12 rzucany cień będzie wskazywał kierunek północno-wschodni. Takie urządzenie, które wskazuje kierunki na podstawie Słońca, nazywamy
Gnomonem. Dobrze, ale jak wyznaczyć kierunki, jeżeli mamy pochmurny dzień i nie mamy kompasu? Mamy tutaj kilka możliwości. Po pierwsze, mech zazwyczaj porasta od strony północnej. Wszelkiego rodzaju kamienie lub drzewa, jeżeli mają mech, to zazwyczaj są one po stronie północnej. Również samotne drzewo na polanie będzie miało znacznie więcej gałęzi po stronie południowej i te gałęzie będą bardziej gęste niż po stronie północnej. Natomiast jeżeli znajdziemy ścięte drzewo, to jego pień potrafi wyznaczyć nam kierunek, ponieważ słoje na tym pniu będą węższe od strony północnej. Kolejną bardzo starą metodą używaną przez starożytnych żeglarzy jest wyznaczanie kierunku za pomocą gwiazd. I tutaj gwiazdą, która wyznacza nam kierunek północny, jest gwiazda polarna. Jest to ostatnia gwiazda małego wozu na nocnym niebie. Kolejnym sposobem na rozpoznanie kierunku w mieście jest obserwacja anten satelitarnych, które zazwyczaj są ustawione w kierunku południowym. I tutaj do tych wszystkich obserwacji naturalnych, o jakich sobie powiedzieliśmy, należy dodać adnotację, że to wszystko dzieje się na półkuli północnej. Jeżeli jesteśmy na półkuli południowej, to wszystkie te obserwacje będą odwrotne. Ostatnią rzeczą, o której sobie dzisiaj powiemy, są kierunki pośrednie. Pewnie zastanawiasz się, jak nazwać coś, co jest pomiędzy północą a wschodem lub zachodem, albo południem, wschodem i zachodem. I odpowiednio nazywamy te kierunki północno-wschodni i zachodni. Po drugiej stronie mamy odpowiednio południowo-wschodni i zachodni. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie filmu i zapraszam do kolejnej lekcji.